Siemano, witam Was serdecznie. Jestem na szczupakowych zwiadach, dosłownie kilka dni do sezonu, końcówka kwietnia, więc przyjechałem nad Wisłę, żeby zobaczyć, czy coś się dzieje na wodzie. Jeszcze trzeba kilka dni wytrzymać i będziemy łowili na spinning. Wreszcie ruszamy z sezonem szczupakowym. Dajcie w komentarzu, na co Wy ruszacie, czy ruszacie na okonie, bolenie czy szczupaki. Zobaczcie, jaka piękna Wisła, ale muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo zimno. Jest dosłownie 8-9 stopni, zmarzłem tutaj, żeby tu przyjechać i naprawdę no nie wiem, czy wybiorę Wisłę, ponieważ byłem tydzień temu też na zwiadach i zobaczcie, co teraz tutaj widać. Tydzień temu te główki były pod wodą, więc nie wiem dokładnie, kiedy to spadło, ale widać, że jest świeże, nawet to nie wyschło, a dzisiaj cały dzień wieje, więc nie wiem, jak z tą wodą będzie, ale zobaczcie ten piękny zachodzik, po prostu rewelacja nad wodą. Nie no, mistrzostwo świata, coś fantastycznego, ale pogodę trafiłem. Teraz trochę ten wiatr się uspokoił, ale ogólnie jest zimno i widzę, że wszystkie główki się pokazały. I to chciałem usłyszeć, chodzi drapieżnik, ale to chyba boleń. No i generalnie sprawa wygląda tak, że... O, tu jeszcze ta główka przelewa. Może nam się uda dostać na szczyt. Byśmy sobie zobaczyli tą główeczkę. Zobaczcie, ile towaru naniosło. Ognisko jak ta lala. Ale wygląda to w ten sposób, że raczej wybiorę małe dołki, Starorzecza albo jeziora z płytkimi zatokami, ponieważ woda jest bardzo zimna. Były dosłownie, nie wiem jak u Was, ale w Toruniu to były dwa takie dni po 20 stopni. Było przepięknie, ale ta woda się jeszcze nie nagrzała. I wydaje mi się, że duża woda, jeszcze teraz takie skoki na Wiśle, to raczej to nie będzie dobre, chociaż mogę się mylić, oczywiście. Jeden dzień na pewno wyskoczymy, jak nic by się nie działo, ale raczej wybiorę sobie jeziora, które są płytkie albo Starorzecza, żeby po prostu zwiększyć swoją szansę. Tam się prawdopodobnie woda szybciej nagrzała i szybciej te życie ruszyło. Rybki się pokazały, na rybek jakiś tam zeszłoroczny i tak dalej, i to powinno szybciej się bujnąć. Tak samo całe te pożywienie dla białorybu w takiej cieplejszej wodzie szybciej się ruszy. I wiem, tak jak jest z linami, linki już się połowiło na jakichś małych wodach, a na jeziorach, dużych wodach te liny czy inne ryby tak nie chcą jeszcze współpracować, więc pewnie woda jest jeszcze za zimna. Ale wisełka prezentuje się fajnie, ale obstawiam, że jest za zimno. Nie wiem, co Wy tam wybierzecie. Pochwalcie się w komentarzu. Zobaczcie, ile Wisła naniosła drzewa. Jak zawsze z opałem na rybach nie ma problemu. Piękną pogodę trafiłem. Dosłownie musiał się moment uspokoić, bo jak wychodziłem z domu, to był taki wiatr, że chyba, że tutaj akurat nie ma wiatru. Jestem na takim dużym zakręcie Wisły. Niedaleko Torunia. Zobaczcie, jaka piękna rzeka. Ogromna, ale chyba ruszę na Starorzecza. Mam tutaj niedaleko takie Starorzecza i postaram się je dzisiaj jeszcze odwiedzić, chociaż za chwilę będzie już ciemno, to nie wiem, czy tam mi się coś uda nagrać. To dosłownie godzina do zachodu. Jest po 19 godzina. No będzie już ciemno. Dla kamery sportowej to już jest za ciemno. Pięknie główki wyszły, ale czy to dobrze, czy to źle? No nie wiem. Obstawiam, że woda jest zimna. Sprawdzimy sobie, ale woda... No nie, nie ma takiej tragedii. Jednak te dwa dni, ale wybiorę i tak chyba płytką wodę. Pudełka spakowane. Pokażę Wam na filmie, jak przygotowałem się do sezonu. Mam trochę tych gumek przygotowanych. Prawie nic nie kupowałem, prawie. Dosłownie kilka gumek, mam jakieś kilka nowości. Chciałbym na takie inne gumy połowić niż zawsze. Chyba Wam to pokażę w jutrzejszym filmie. I najważniejsze to jest poukładane, pokompletowane kotwiczki, przypony stalowe, jakieś do zbrojki i tego typu rzeczy. A tak w tych pudełkach, wiecie, zawsze mamy za dużo. A i tak zawsze co roku coś się dokupuje. To już jest taka tradycja, można powiedzieć. Zostawię Was jeszcze z tym zachodem słońca, bo jest naprawdę przepiękny.
trzeba przyznać. I ta świeża zieleń na wiosnę, majóweczka, prezentuje się kosmos. No dobra, do zobaczenia w kolejnych filmach. Jutro będą pudełka szczupakowe. Mam nadzieję, że jesteście spakowani, przygotowani. Zróbcie sobie te zwiady, bo nie wiadomo jak to będzie. Może być, że coś tak jak u mnie będzie albo za zimno, albo może już coś będzie zarośnięte. I tak jak tutaj skoki wody, raz główki są zalane, raz nie ma. Z tego co wiem, przez Wisłę płynęły jakieś duże barki i mocno skakali tą wodą. Podnosili je, żeby te barki mogły przejechać i to nie wiem, czy to będzie dobre takie skoki, ale jak tam uważacie. Do zobaczyska. Trzymajcie się, udanego sezonu, udanego maja. Ruszajcie na majówkę, ruszajcie na szczupaki, bolenie, okonie, co tam tylko sobie wymarzycie. Siemanko, cześć!